Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na przez wielu kochanej klasie, jaką jest Łowca Demonów i będziemy na nim sobie klikać lożki, ponieważ standardowo jest to full legendarny Łowca Demonów, jest to już ostatni odcinek z tych właśnie lochów full legendarnych klas, nazwijmy to, no bo później już znowu będzie trzeba czekać na kolejny legendarny loch, bo raczej za wiele tutaj nie ruszymy. No i tak jak widzicie, jesteśmy ubrani w full legendarny secik, pachołki również coś tutaj mają pozmieniać. Także zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie właśnie z tymi lożkami na tym Łowcy Demonów. Łowca Demonów klasa, która jest w miarę ok do lochów, więc myślę, że jakiś fajniejszy progresik zrobimy. Od razu zaznaczam to, co mówiłem we wczorajszym odcinku. Nagrywam ten odcinek od razu po nagraniu wczorajszego, dlatego że dzisiaj, czyli w czwartek, nie będę miał za bardzo czasu na nagrywanie, także nagrałem sobie delikatnie na zapas. Oprócz tego standardowo, jeżeli jesteś fanem Łowcy Demonów, chociaż tutaj to w sumie, żeby wymusić łapki do góry, to chyba bym musiał zapytać, jeżeli nie lubisz Łowcy Demonów, to zostaw łapkę w górę, ale nieważne, czy lubisz, czy nie, zostaw tą łapkę w górę w tym momencie, standardowo subskrypcja z dzwoneczkiem i jeżeli jesteś zainteresowany, to możesz wbijać na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu i opisie i dzisiaj o 18 najprawdopodobniej będzie również streamek na Twitchu, także gorąco zapraszam. Okej, wszystkie ogłoszenia można powiedzieć powiedziane, wszystko mi się tu nagrywa, wszystko działa, także powolutku możemy na tego łowcę sobie przechodzić i klikać te lożki. Na razie te buciki zostawimy, jak nie będziemy mieli miejsca, to je sobie, no, sprzedamy. Nie? Pewnie sprzedamy, bo może tutaj tych lochów trochę ruszymy, dzięki czemu będziemy mogli faktycznie, będziemy potrzebowali bardziej faktycznie troszeczkę miejsca sobie zrobić, no ale okej. Przelecimy tą arenkę w miarę na szybko, zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. 8, 9 i teraz 10 dokładnie, no i jeszcze możemy odebrać sobie przygodomat. No i dobra, i chyba wszystko tak naprawdę. Misji oczywiście robić nie będę, bardzo malutko nam tu brakuje do 448 levela, także tak to po prostu wygląda. Wszystko, cała reszta porobiona, no i tyle, nie? Nie ma tu się za bardzo co rozwodzić, jeżeli chodzi o topkę. W tym momencie wygląda to w sposób następujący. Gildyjnie jesteśmy top 1 i to tak by far, można by powiedzieć, bo jest duża, duża różnica czci. Pupilki tak wyglądają, ale tu już, no, na tym etapie za bardzo nie ma, wydaje mi się, co pokazywać, no bo tutaj, no, wojownicy tutaj widzimy, że w tym momencie top 1 i top 2, top 3. No my tym łowcom, jeżeli chodzi o ranking graczy, no to za bardzo powalczyć o niego nie możemy. Dobra, lecimy. Mamy Uruka Urksiego w Hemoridorze. Tutaj oczywiście strefa światła, cała zamknięta. No fajnie by było dzisiaj wbić jakiś, nie wiem, może 449 level albo coś, no ale to jeszcze zobaczymy. Aha, i zanim jeszcze zaczniemy, standardowo wszystko zaczarowane, runki są ok, zobaczmy, czy wszystko mamy poulepszane tak, jak być powinno. Tu widzę, że jakieś itemki mam razy 13, powinienem je razy 14 machnąć, ale na razie nie mam surek, to mniejsza z tym. No i teraz tak, tu zobaczymy, tu również runki są ok, wszystko jest z tego, co widzę. Nie, tu na przykład nie mamy ulepszonego, to weźmiemy razy 2, tu mamy razy 2 to wszystko i tu nie mamy ulepszonego, co ciekawe, zobaczcie. Chyba pierwsza klasa, na której trafiłem, że faktycznie czegoś nie ma ulepszonego, nawet więcej niż jednej rzeczy. Tu jest wszystko z tego, co widzę, poulepszane, no i tutaj runki są ok i tak samo mamy wszystko poulepszane, wszystko razy 2. Dobra, lecimy, zaczynamy standardowo od Hemoridoru, mamy Uruka Urksiego, który jest wojownikiem, no i zobaczmy, jak z tym Urukiem Urksim nam tutaj pójdzie. Tak jak mówię, no jesteśmy łowcą demonów, który jest ok w tych lochach, tak jak w PvP jest dość słabiutki, tak właśnie w lochach można powiedzieć, że no spoko, nie? Fajna jest ta mechanika, mówiąc szczerze, to odradzanie i tak dalej, gdyby jeszcze w tym PvP jakoś tam był mocniejszy i tak dalej, to by była naprawdę fajna klasa postaci, przyjemna, oryginalna, powiedzmy, tak jak mówię, no z tym odradzaniem i tak dalej. Oczywiście oryginalna mówię tutaj jak na standardy Shakesowe, no ale niestety przez to, że w PvP sobie radzi tak, jak sobie radzi, no to no mało kto, to jest po prostu taka klasa mem w tej grze, mało kto ją traktuje na poważnie i tak dalej, chociaż wiem, bo już mówiłem o druidzie, że dla mnie jest ta klasa dość nudna i tak dalej, to już tam zaraz w komentarzach ktoś się znalazł, że a mi się ta klasa bardzo podoba, a coś tam po co gadasz głupoty i tak dalej, takie komentarze, wiadomo, każdy ma swoje gusta, dla jednego druid będzie super, dla drugiego nie i tak dalej, to jakby muszą się niektórzy na nauczyć, że nie każdy ma, musi mieć takie same zdanie jak oni, no nie? No ale to wiadomo, tak to jest w życiu. No dobra, ten Uruk Urksi, widzimy, że coś nam tu niestety nie pada. Myślałem szczerze, że to pojdzie troszeczkę szybciej. To jest już w ogóle 12 na 20 ten Hemoridor. Kiedy my tu ostatnio jeszcze spojrzę, jakieś lożki sobie biliśmy 12 maja, czyli zobaczcie, ponad 2 miesiące temu, który dzisiaj jest 21, jak ja to nagrywam, czyli no ponad 2 miesiące temu cokolwiek tutaj było ruszane.
No ale dobra, no klikamy, no popróbujemy, może coś się tutaj faktycznie uda pokonać, no ale jeżeli nie, no to przejdziemy do kolejnych loszków. No mimo, że to jest wojownik, więc w sumie ten łowca, tak jak mówię, na wojowników nie jest jakiś tam tragiczny. Jeżeli chodzi w ogóle o nasz rozrzut w broni, to też jest dość fajny, nie? Nie jest tam jakiś idealny, ale jest okej. Także no tutaj wszystko jest tak, jak być powinno. A niestety te loszki, biorąc to pod uwagę, właśnie ten hemoridor, za bardzo nam padać nie chcą. Dobra, powiedzmy, że do 2900 grzybów, jeżeli nie padnie, to lecimy dalej. Nie ma co tu przedłużać, nie ma co tu się za bardzo zastanawiać, tylko po prostu ciśniemy sobie dalej. Ale dobra, udało się go pokonać, super. Ja tu w ogóle mam tak, jego od razu zapiszemy, gdzie on tutaj jest. Tutaj, Urugurksi, ok, jego mamy zapisanego. I teraz tak, te loszki sobie poodznaczam, bo one nie są jakieś bardzo ważne. Tu bitwy sobie pozostawiam, bo to w sumie te bitwy to jest, można powiedzieć, takie liczenie dla mnie, kappa. Ale okej, lecimy. Urugurksi zapisany i cała reszta już tutaj nie musi być zapisana. Dobra, wszystko jest okej, lecimy dalej. Teraz mamy wężoustnego, dobra, wężoustny to jest zwiadowca, którego chyba też będziemy w stanie machnąć. Jeżeli tego wężoustnego machniemy, no to wbijemy sobie kolejny level. Zobaczcie, że nam już tu bardzo malutko brakuje, dosłownie 14 milionów expa. Także, no tak jak mówię, niedużo i fajnie by było już na tym hemoridorze ten level wbić, bo potem będziemy mieli całą jeszcze gamę, można powiedzieć, lochów do wyboru, do koloru otwartych, na których faktycznie będziemy w stanie coś tutaj sobie więcej pokonać. 145 tam mu zostało milionów, 800 tysięcy mu zostało, no nie, no żeby na 940 milionów HP zostało komuś 800 tysięcy, to naprawdę musi być duży pech, że nie udało się go pokonać, ale dobra, teraz się udało i mamy 448 level. Dostaliśmy też jakieś dwa itemki, to jest pasek na wszystkie cechy, więc od razu go sprzedajemy. To jest klata, która również jest słabsza, więc też ją w sensie nie sprzedajemy, tylko po prostu rozmontowywujemy. I dobra, i teraz mamy samowara bladego, który jest magiem. No i czy my tego maga jesteśmy w stanie ubić? No nie wiem, no akurat na maga się tu nie odrodzimy. Więc magowie to są standardowo blokady, tak jak praktycznie dla każdej klasy postaci, oprócz tam berserka. Więc no na niego się nie odrodzimy, chociaż mu tu zbijamy tak do połowy HP i tak dalej, ale chyba nie, chyba jeszcze na niego będziemy się musieli wstrzymać. No tak czy siak dwa lochy żeśmy już tutaj zrobili w tym hemoridorze, więc myślę, że nie ma na co narzekać. No i chyba lecimy sobie dalej, nie ma co tutaj więcej grzybów marnować. Dobra, i mamy karuzelę z idolami, mamy Spiltrenda. Spiltrend to jest mag. Zresztą go miałem też na wojowniku. Kto w ogóle nie widział odcinka z wojownika, to zapraszam, bo tam również bardzo fajny progresik został zrobiony. Na każdej klasie robię fajny progres, no ale jak się nagrywa te loszki raz na, powiedzmy, 2 miesiące, raz na 3 miesiące, no to nie ma co się dziwić. No i dobra, węża ustnego nie zapisałem, więc od razu zapiszę. No i tego udało nam się również pokonać. I teraz mamy Fatty Pillowa. Fatty Pillow to jest bodajże paladyn, który również nam bardzo szybko padł. No o tym właśnie mówię, że jak my tutaj z magami sobie poradzimy, to później to idzie bardzo łatwo. No i okej, teraz mamy kolejne jakieś itemki. Klata znowu do wyrzucenia, bo znowu dla wojownika. Kunegunda, jakieś buty plus 7, no to też jak najbardziej do wyrzucenia to idzie. No i dobra, lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Gimper to jest chyba berserk, o ile się nie mylę. Czyli no dokładnie, też będzie do ubicia. Zobaczcie, kurde, my tu jesteśmy dopiero w drugim lochu, ale już wbiliśmy prawie dwa levele i mamy jakiś pasek na 3 cechy dla Barbara, no ale słabszy i chyba nam się dokładnie skończą nam się już miejsca tutaj w rozmontowaniu. Tu mam zaledwie dwa miejsca w tej skrzyneczce, no ale dobra, lecimy dalej. Teraz mamy Ungę to jest zwiadowca, no i chyba, czy tam zabójca, poczekajcie, spojrzymy. Ciach, on nas tu w sumie zabija na hita z tego co widzę. Poczekajcie, może... tak, no to jest chyba zwiadowca, tylko on już nas tutaj pierwszy, no znaczy zwiadowca mówię, zabójca, tylko on nas już tutaj pierwszą dosłownie, no chociaż teraz taka w miarę ta próba. Poklikamy go trochę, bo widzę też potencjał na ubicie go, tak szczerze, biorąc pod uwagę, że jesteśmy tutaj DH i jesteśmy też, mamy też Kunegundę pod sobą, także powiedzmy, że go troszkę poklikamy do 2650, jeżeli się nie uda, to nic, bo i tak jestem bardzo zadowolony. No zrobiliśmy już chyba 5 lochów, a jesteśmy dopiero w drugim, także no progresik jak najbardziej git, także okej. Lecimy sobie tutaj dalej. No kurde, szczerze mówiąc, wbić dzisiaj 450 level, no byłoby fajnie, byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie, ale chyba może być tak, że za wysoko mierzę, dlatego że może być tak, że te pierwsze lochy nam dość fajnie siadły, a później już będą blokady i nic już nam nie siądzie, ale to jeszcze się przekonamy. Jeszcze jest, można powiedzieć, dopiero 10 minuta, także jeszcze mamy czas. Dobra, czyli co? Tak jak mówiłem, chyba, no jeszcze powiedzmy te 40 grzybów do 2650 i lecimy dalej. Chociaż tak jak
jak mówię, no jest tutaj potencjał na niego, ale on znowu bije nas bardzo dużo i też, no tak jak mówię, jest to zabójca, więc niestety, no Kunegunda tutaj musi dwa razy więcej, powiedzmy, uników robić, bo nawet jednym tym hitem on, no praktycznie one-shotuje, nie? Wiadomo jak to wygląda. Jakbyśmy się tu odrodzili z 5 razy, może byśmy go poatakowali, to może i faktycznie by coś z tego wyszło. No ale okej, nie ma co przesadzać, lecimy dalej. Góra Olimp, Maguś. O, zobaczcie, my może tą Górę Olimp już jesteśmy w stanie zrobić. Powiedzmy, że na nią wydamy do 2500. Jak się nie uda, to trudno, bo ona i tak nam da bardzo mało expa, biorąc pod uwagę, że to jest 345 level. Więc tutaj nie będziemy jakoś bardzo na nią dużo wydawać, ale kurde, to jest mag i wygląda jakby miał powolutku nam siąść, tak szczerze. No póki co tą Górę Olimp pokonaliśmy na Paladynie i na Berserku. Teraz ten nasz DH to jest trzecia postać, gdzie prawdopodobnie pokonamy, no ale zobaczcie sami, że mimo wszystko tutaj... No może i by to siadło, 70 prób jeszcze. Myślałem szczerze, że będziemy mieć te próby jakieś słabsze, biorąc pod uwagę, że właśnie jesteśmy DH, gdzie się nie możemy odrodzić na nich. Ale tu i tak z tych prawie 3 miliardów HP zostaje mu co chwilę tam, czy im bardziej, tym syrenom, zostaje mniej niż miliard, więc no jakiś tam potencjał na obicie jest, ale nie jakiś tam bardzo duży, więc no najwyżej się wstrzymamy, tak jak mówię. To nie są tam jakieś nie wiadomo jakie ilości expa, żeby było warto tutaj wydać nie wiadomo ile grzybów, ale już przynajmniej mamy taki zarys, że prawdopodobnie na następnym odcinku właśnie z łowcy te syrenki już nam tutaj padną. 4, 3, 2, 1 i okej, i koniec. Lecimy dalej. Teraz mamy Uświęconą Tradycją Szkołę Magii. Mamy maga, tutaj mamy Anioła Apokalipsy Alexa, tutaj mamy maga i tu mamy Odyna. Okej, czyli no jest potencjał na ubicie tego wszystkiego, tak szczerze. Tak mi się przynajmniej wydaje, no ale dobra, zacznijmy sobie od tych dwójki wybrańców, no i Rona. Pamiętamy, że 10, 11 to też byli magowie, którzy byli praktycznie tacy sami i dość łatwi do ubicia. Tutaj ten 3-12 mag w tej szkole magii no jest cięższy od nich, dlatego też na nim się zresztą zatrzymaliśmy. No ale przez te 2 miesiące wydaje mi się, że już tyle nafarmiliśmy statystyk, tak się wzmocniliśmy, że faktycznie może i by się udało ich tutaj powstrzymać, no ale zobaczmy. Póki co tak do połowy im schodzimy, no szkoda by było ich nie kliknąć, tak szczerze, biorąc pod uwagę, że później pewnie będzie jakiś wojownik albo zwiadowca, o ile się nie mylę, więc pewnie też byśmy go tam zrobili. No ale właśnie to jest ten problem, że tutaj niestety Kunegunda nie dopomoże, nasze odrodzenia nie dopomogą, więc liczy się tylko i wyłącznie czyste obrażenia. W sumie jakby jakiś taki, powiedzmy, taka próba jakaś bliższa, chociaż za bardzo tak szczerze to z nim nawet prób nie ma bliższych, na to wygląda, ale tak jakby było poniżej 200 milionów jakaś próba, to... O wow, dobra, jednak został zrobiony, nieważne. Chciałem tam znaleźć jakąś próbę bliższą. O, i Gimpera, muszę zapamiętać, tak szybko robimy te lochy, że zapominam zapisywać. No ale okej, mamy siłę, czyli tutaj Barbarowi się bardzo nie przyda. Dobra, to możemy już w sumie sprzedać, bo na pewno tych itemków troszkę nam się tu uzbiera. I lecimy dalej, teraz mamy okej, teraz mamy Dindendora, czyli niestety jeszcze kolejny maguś. Szkoda, bo myślałem, że będzie jakiś zwiadowca, że jeszcze troszeczkę darmowego expa nam tu wpadnie, no a tu niestety kolejny mag. Czyli zobaczcie, 4 magów z rzędu, 10, 11, 12 i 13 to są magowie. Więc no to jest praktycznie cały level za dosłownie, nie wiem, może 50 grzybów, ale oczywiście na berserku, na innych klasach postaci nie jest to wcale takie proste. Okej, klikamy tego Dindendora, zobaczymy, czy to tutaj się uda. 30 grzybów jeszcze na niego, do 2300. Jak się z tamtym męczyliśmy, tak myślę, że nie ma sensu. Chociaż poczekajcie, ile on ma? 111676, a ile mieli tamci? No inteligencji troszkę więcej, no ale dość podobny ten mag, tak szczerze. Może jakbyśmy tutaj na niego poklikali, to i by siadło, no ale... No ale wygląda na to, że przez to, że nam dało kolejnego maga, wygląda na to, że nie chcą za bardzo, żebyśmy dalej przeszli, więc dobra, nie ma sensu. Lecimy dalej, mamy Odyna. Odyn wojownik, twardy, bardzo dużo pancerza, za bardzo mu tu nie bijemy, no ale oczywiście wiadomo, jesteśmy łowcą demonów, więc ci wojownicy dość łatwo padają, no i udało się. Zobaczmy jak tutaj z bronią, jeżeli chodzi o tego, no nie, broń jest o wiele słabsza, także ją tu na razie rzucamy na bok i lecimy dalej. Tego Odyna oczywiście też zawczasu zapiszę. Wydaje mi się, że troszeczkę naprawili to zapisywanie tych walk, bo zauważcie, że teraz jakoś to tak lepiej wygląda, nie? W sensie takim, że okej, Lokiego to my w ogóle nie damy rady, to jest bardzo trudny przeciwnik, więc lecimy do Esterosu. Jeżeli chodzi o to zapisywanie walk, to wydaje mi się, że
coś naprawili, no bo teraz o wiele rzadziej się to wszystko buguje, no nie? O wiele to lepiej wszystko wygląda, jeżeli chodzi o te walki. Dobra, mamy teraz ten padł praktycznie od razu, to jest Mac i zobaczcie, że już nie mamy miejsca, więc ja będę tutaj musiał niestety wyrzucać niektóre rzeczy. To możemy wrzucić do toalety, od razu wyrzucimy. Na razie zrobimy tak, niech będzie. No a w razie czego to będę te itemki po prostu wyrzucał, ale dobra. Tu nam padło bardzo szybko, teraz jest zwiadowca, więc padnie dokładnie za jednego grzyba praktycznie. No i właśnie tu się pojawia problem, broni nie chcę za bardzo wyrzucać, no będę musiał to, no niestety rozmontowań już na pewno nie mam, nie mam, no to jest właśnie problem, jak się takie lochy klika, to też za jednego grzyba, zobaczcie, no właśnie, właśnie tak tu wygląda klikanie lochów po 2 miesiącach przerwy, to od razu zapisuję cyk, cyk, no i lecimy dalej, no jesteśmy na bardzo dobrej drodze, jeszcze tak naprawdę 2 lożki i wbijemy sobie poziom 450, więc już bardzo ładny wynik na tym łowcy demonów i teraz mamy bałwana i wilka cienia, to jest wojownik i z tego co wiem dokładnie, ten wojownik również nam szybciej padnie, ja myślę, że to jest blokada, taki spoiler z wczorajszego odcinka, przypominam, kto ogólnie ogląda wojownika, ten może, bo wojownik i łowca są bardzo podobni, dlatego że tutaj różnica... Różnica tych postaci to jest miesiąc około, więc tutaj jak najbardziej możemy sobie porównywać. No i właśnie na tym wojowniku ten bałwan i wilk cienia padł też szybko, więc wiedziałem, że tutaj mogę go bez problemu klikać. No i okej, teraz mamy jakąś tutaj klatę dla maga, no ale niestety musimy ją sprzedać i lecimy dalej. Teraz mamy zwiadowcę, więc ten zwiadowca również nam padnie, wydaje mi się, że no dość szybko i dokładnie, i mamy to 450 level na łowcy demonów, no już rok i bodajże rok 3,5 miesiąca się z nim męczę, także no już bardzo długo. Mamy jakieś w ogóle rękawiczki dla Kunegundy, minus 30, dobra, to sprzedajemy, no i okej, i teraz mamy chłopięcego Briana. No, na wojowniku to już był blok, ale tutaj na tym wiadomo, że jakby się tam poodradzać kilka razy, to może i by siadło, ale myślę, że mija się to z celem, myślę, że nie ma to sensu klikać, tylko lecimy dalej. Mamy już ten 450 level, więc już w sumie wbiłem więcej niż zamierzałem. No i ostatni loszek w dzisiejszym odcinku, czyli 13 piętro tutaj w tej właśnie strefie mroku. Mamy anioła apokalipsy Alexa, wojownik, który chyba nam padnie w miarę szybko. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinien, przynajmniej, bo to jest 16 dopiero, tak jak mówię, wojownik, więc tutaj no jakieś odrodzonka, jakieś uniczki Kunegundy i może i by padł. Kolejny to jest, z tego co pamiętam, również wojownik. Dobra, udało się, super. Mamy jakieś buciki znowu dla maga, no i zobaczmy jak to wygląda. Plus 6, no to nie ma co w ogóle podmieniać. No i teraz mamy hakera Jana. Haker Jan to, tak jak mówiłem, jest kolejny wojownik, no ale też go tu poklikamy. W sumie dość krótki odcinek nam chyba wyjdzie, bo raczej już tutaj nic kliknąć nie damy rady. Może jeszcze byśmy popróbowali tego Dindendora albo coś, ale to w sumie warto by było klikać, jakby nam brakowało levela, nie? Jakby nam brakowało tam powiedzmy te 300 milionów expa, to by było warto coś próbować, ale w tym momencie nawet jak pokonamy hakera Jana, to jeszcze będziemy musieli pokonać, no tak naprawdę, poczekajcie, szybka matematyka. No brakowałoby nam jeszcze niedużo, no oprócz hakera Jana byśmy musieli jeszcze 2 lochy pokonać, nie? Więc żeby się zbliżyć do levela. O ile się tutaj nie pomyliłem w mojej świetnej matematyce, także no nie będzie to wcale takie proste, przynajmniej tak mi się wydaje, ale możemy powiedzmy do 2000 grzybów tego hakera popróbować, jeżeli by siadło, to może jeszcze byśmy coś zakombinowali, może z tym Dindendorem, bo jak ten poprzedni Mac padł, to i ten Dindendor może by był potencjał, żeby on padł, ale jeżeli się to nie uda, no to trudno, i tak jest progresik, można powiedzieć, że no miodny, nie? Bardzo, bardzo fajny progres został zrobiony, wiele rzeczy nam się udało tu pocisnąć, także ja osobiście jestem jak najbardziej zadowolony. Dobra, lecimy w tego hakera Jana. Zobaczymy, jak tutaj nam z nim pójdzie. No jakby, kurde, coś Kunegunda zaczarowała, jak my byśmy troszkę pounikali, to może i by się udało, no ale nie wygląda. Nie wygląda on, jakby miał paść. No tu jest bardzo duży przeskok między tym jednym a tym drugim, więc to wcale nie jest takie proste, żeby ich ubić. No ale wiadomo, no to wszystko polega na tym, żeby jakoś tam jakaś szczęśliwa próba siadła, no ale wygląda, że niestety chyba się nie uda. Okej, jeszcze te 30 grzybków, sporo tu też sprzedałem tych epickich itemów, to wiadomo, że też trochę kryształu zostało stracone, no ale cóż zrobić, no zostawiłem te 5 rozmontowań, niestety jak widać było mało, bo tych lochów no naprawdę dużo dzisiaj zrobiliśmy. Dobra, 6, 5, 4, 3, 2... i jeden, okej, nie udało się, trudno, lecimy dalej. Czy ja wszystko zapisałem? Nie, jeszcze tutaj 2 nie pozapisywałem. No i tyle, jeżeli chodzi o lożki, to tyle. Bardzo dużo zrobiłem, zaraz sobie oczywiście obejrzymy, jak to tutaj wyglądało. 450 level, jeszcze 50 i będziemy mieli 500 na tym nieszczęsnym łowcy demonów, także śmiesznie to wygląda. Warto zaznaczyć, że lecę na golda od poziomu 400, więc... No,
więc już no długo, nie? Od tutaj 20 listopada na tego Golda lecimy, oj, nie chciałem tego ulepszać, ale mniejsza z tym. No i dobra, lecimy tutaj do tej strefy, nie do strefy mroku, tylko do poczty. No i zobaczcie, pokonaliśmy dzisiaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lochów, no od groma, bardzo dużo, czyli wbiliśmy praktycznie no 2,5 levela, nie? Także no sporo. Dobra, zaczynamy od Uruka Urksiego. Barbar nie zrobił za wiele, Maguś coś tam dziabnął, ale też nie za wiele. No powiedzmy, że Kunegunda trochę zrobiła. No i zobaczmy, jak tutaj wyglądają nasze tutaj poczynania, dlatego że jestem ciekaw, ile razy się odrodziliśmy i tak dalej, bo ten Uruk Urksi wcale nie wygląda, jakby był taki prosty. Tutaj pierwsze odrodzonko, z tego co widzę. No i tutaj z każdym odrodzeniem wiadomo, te hity będziemy mocne ładować, ale tutaj jedno nie wystarczyło chyba, dokładnie, drugie odrodzenie. No i tutaj bardzo mocne krytyki już wcześniej były i na sam koniec znowu mocne krytyki. No i udało się pokonać, czyli dwa odrodzenia na tego. Wężoustny Barbar nic nie zrobił praktycznie, Maguś też nie za wiele, no Kunegunda coś tam zrobiła. A zobaczmy, jak my, aha, to nie jest w ogóle zwiadowca, tylko zabójca, bo on bije dwa razy, także, ale no jak to wygląda? On pierwszą, on też jest zbugowany, pierwszą bronią bije dość sporo, a drugą nie bije praktycznie nic, także to też ciekawe. Dobra, ale mamy pierwsze odrodzenie, tu jakieś fajne dwa krytyki, tutaj jeszcze jeden krytyk i drugie odrodzenie, okej, znowu. No i teraz chyba już wystarczy, tak mi się wydaje, dokładnie, chyba już wystarczy, no i pokonany, także dwa odrodzenia po raz kolejny wystarczyły. Teraz mamy Magusia i zobaczmy, Barbar no coś tam zadał, Maguś też krytyka machnął, Kunegunda bardzo fajny krytyk, no i my tutaj też dość fajny krytyk, no wszyscy zadali krytyka, wszyscy byliby zwanshotowani, ale udało się go na szczęście pokonać, tu jakieś buciki nam poleciały. Lecimy dalej. Fatty Pillow, czyli Paladyn. Barbar nie za wiele zrobił. Tutaj Maguś, no w sumie też nie za wiele. Zobaczmy Kunegunda. Okej, okay, Kunegunda go poskłada całego, my nawet nie musieliśmy walczyć. No to jest fajne, to jest właśnie fajne w tej karuzeli z idolami, że oni nie mają jakoś tam bardzo dużo HP i dzięki temu ta Kunegunda jest w stanie, robiąc tam jakieś fajne ilości uników, ich pokonać bez naszej pomocy. Dobra, lecimy dalej. Gimper, czyli Berserk. Dokładnie, widzimy, że tutaj potężny kryt ze strony Magusia. Kunegunda, zobaczmy, okej, okay, zwanshotowana. No i zobaczmy, jak my. My tu się udało nam się, jedno odrodzenie chyba wystarczy, z tego co widzę. Dokładnie, bardzo fajny krytyk, 100 milionów, teraz 145. No i Gimper również pokonany. I lecimy dalej. Barbar, no powiedzmy, że coś tam zrobił. Maguś też dwa krytyki machnął, więc od siebie dodał. No i teraz Kunegunda. Okej, Kunegunda też sporo zrobi jak na maga i zobaczmy, jak to z naszej strony wyglądało, 100 milionów i 132, także w sumie nawet jeszcze jednego hitka byśmy mogli ustać, także nie było to wcale takie ciężkie do zrobienia. Dobra, Barbar nie zrobił za wiele Odynowi, Maguś też nie za wiele, Kunegunda, no szczerze, też się nie popisała, jak widzicie też jakoś tam bardzo dużo nie zrobiła, także tutaj musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zobaczymy, ile razy się odrodziliśmy, chociaż tutaj mocno kąsamy, mamy pierwsze odrodzenie, zobaczcie, że ten Odyn też jakoś tam dużo nie bije, no ale to jest wojownik, więc wiadomo, tu jeszcze jakieś blokady tarczą, 155 milionów, także fajny hitek, 31, mamy drugie odrodzenie, no i chyba to drugie odrodzenie wystarczyło, dokładnie, więc okej, okay, póki co więcej niż dwa razy się nie odrodziliśmy, lecimy teraz do tego maga. Barbar zrobił bardzo dużo, co ciekawe, Maguś tu widzę, że pierwszy szkoda, że nie krytyk, ale drugi za to mocny. Kunegunda krytyk, drugi zwykły. Okej, no i teraz jak to u nas wyglądało? Pierwszy, można powiedzieć, że nawet żałosny, ale na szczęście drugim się udało tutaj dobić ją. 130 milionów, więc no bardzo, bardzo mocny. Dobra, zimny drań. Tak jak mówię, zwiadowca, Barba coś tam zrobił, Maguś zrobił dość dużo, co ciekawe, musiały tam fajne krytyki siąść. Kunegunda za wiele nie zrobiła, no i teraz my chyba go dobiliśmy bez żadnego odradzania, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż on tutaj jeszcze walczy. Jakieś uniki, no ale dokładnie 111 milionów, przepraszam, już mi się mylą te wartości. No i pokonany. Lecimy dalej. Bridget, którą pokonały Barbar, w sensie Barbar. Barbar zadał fajne ilości obrażeń. Tutaj Maguś, no powiedzmy, że też w miarę ok. Kunegunda niestety pierwszy zwykły, ale dobra, zobaczcie, no tutaj prawie pachołki ją wykończyły. To w ogóle była chyba pierwsza próba. Ona chyba padła za jednego grzyba. No i tak jak mówię, gdyby tak naprawdę, jak to wyglądało jeszcze raz, Barbar tutaj zadał kryta i chyba drugiego to też był kryt. Dokładnie, jakby Maguś tutaj, no Maguś też zadał kryta, ok, czyli jakby Kunegunda tego pierwszego krytycznego machnęła, to była duża szansa, że oni ją sami skończą, że my nawet nie będziemy musieli walczyć, także to ciekawe. Lecimy dalej, wojownik, Barbar zrobił dość fajną ilość obrażeń, Maguś tak samo zrobił fajną, no i teraz Kunegunda, ok,
Kunegunda go dobiła i nawet jej nie drasnął. No i standardowo zabawa jak w każdym ostatnim odcinku. Komu się chce, to może policzyć, ile Kunegunda z tym bałwanem i wilkiem cienia zrobiła uników, bo wydaje mi się, że było ich tutaj dość sporo, chociaż widzimy, że też obrażeń naprawdę bardzo dużo wkłada w niego. 111 milionów, no i 102. Okej, to nie było wcale tak dużo tych uników, ale i tak możecie napisać, bo nawet jej tutaj nie drasnął. Dobra, czerwona demonika, zwiadowca, czyli tak, no Barbar coś tam zrobił, Maguś też zrobił bardzo dużo, bardzo fajne krytyki z jego strony, no ta też zrobiła Kunegunda dość fajną ilość obrażeń, no i tutaj jeżeli chodzi o nas, to chyba nawet się nie musieliśmy, chociaż jeszcze dla pewności sprawdzę, ale chyba nawet się nie musieliśmy odradzać, więc no wygląda na to, że na taki rekord odradzeń na ten odcinek to 2, więc nie jest to wcale jakoś dużo. Także widać, że te lożki, większość tam padło bardzo, bardzo łatwo. Szczerze mówiąc, liczyłem, że właśnie jakieś tam, nie wiem, 4-5 odrodzeń w jakiejś walce się trafi, no ale niestety, no i okej, teraz tak, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś, Mariusz tak samo, no i tutaj Kunegunda, zobaczcie, no Kunegunda mu zbiła praktycznie większość HP, my musieliśmy go tylko i wyłącznie dobić, chociaż jeszcze i tak musieliśmy się odrodzić, całe szczęście, że się udało, no i pokonany. Także tak dzisiejsze lożki wyglądały. Fajny progres, bardzo mi się to podoba, bardzo fajny levelik, wbiliśmy okrągły, niestety tak jak mówię, nie było walk jakichś tam bardzo widowiskowych, dlatego że no, maksymalna ilość odrodzeń to były 2 na walkę, ale i tak mimo wszystko wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Także to by było na tyle, przypominam wam o zostawieniu kciuka w górę, przypominam wam o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie i pamiętajcie, że dzisiaj o 18 będzie live'ik na Twitchu. Także ja wam dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!